No kochani, na to wszyscy czekaliśmy. W końcu gigantyczny snapshot dodający ogrom nowości. W dzisiejszym snapshocie został dodany mob, który wygrał, a właściwie rozniósł konkurencję podczas głosowania na ostatnim Mineconie, czyli Sniffer. Dodatkowo została dodana archeologia, która początkowo miała pojawić się w Minecrafcie 1.17, a także wielka niespodzianka. Został dodany nowy biom z oczekiwanymi od wielu lat drzewami, czyli biom kwitnącej wiśni. Zróbmy tak, wy już teraz zostawiacie łapkę w górę dla zasięgu i suba, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a ja nie przedłużam wstępu i życzę wam wszystkim miłego oglądania. Snapshot 23W07A jest bardzo duży. Dla wielu będzie to jeden z najlepszych snapshotów w ogóle, jakie wyszły. Jednak jak to ostatnio bywa, dzieli się on na dwie sekcje. Zmiany w nim ogólne i te eksperymentalne. I od tych pierwszych dziś zaczniemy. Zmienił się system hodowania koni. Do tej pory statystyki takie jak ich prędkość, wysokość skoku czy ilość życia były uśredniane na podstawie statystyk rodziców. Statystyki nie są już faworyzowane przy losowaniu wartości dla dziecka. Zmiana ma na celu sprawienie, by hodowanie konia stało się realnym sposobem na uzyskanie zwierzaka o wyjątkowych statystykach. Jukeboxy ponownie upodobniają się do tych z Bedrock Edition. Jeśli do bloku mamy podłączony redstone, ten zaświeci się z maksymalną siłą, czyli zasięgiem 15 kratek. Dodatkowo droppery i hoppery wchodzą z nimi w interakcję, więc przy ich pomocy możemy zrobić system wrzucania płyt do odtwarzacza. Drobne zmiany z odblokowywaniem receptur. Przepis na crafting jest odblokowywany natychmiast po stworzeniu świata, gdzie wcześniej ten pojawi się dopiero po zebraniu drewna, a receptura na ognisko dusz oraz kuszę nie odblokowuje się po wzięciu patyków do ekwipunku. No to teraz możemy przejść do rzeczy eksperymentalnych dla Minecrafta 1.20. By móc je testować przy tworzeniu świata, musicie wybrać zakładkę eksperymentalne i kliknąć Update 1.20. Zatem mamy naszego Sniffera, czyli zwycięzcę podczas zeszłorocznego głosowania, który zdeklasował swoją konkurencję w przewadze głosów, gdyż otrzymał 55,1% głosów i wybrało go prawie 2 miliony graczy. Oczywiście, znajdą się osoby, które będą na niego narzekać, ale to jest typowe. Cokolwiek by nie wygrało, gracze będą narzekać. Tacy już jesteśmy. Wracając, Sniffer to wielki, pasywny, wymarły mob, którego naturalnie nie spotkamy. Obecnie nawet nie da się go pozyskać na survivalu, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ma wielki zielono-czerwony tułów, 6 nóg oraz głowę ze zwisającymi uszami i ogromnym nosem, który ma swoją animację niuchania. Jako że jest to Sniffer, zgodnie z nazwą wącha. Próbuje wywęszyć z ziemi nasiona nowej rośliny. Jeśli uda mu się je zlokalizować, rozłoży swoje 6 nóg, padnie plackiem i rozpocznie proces wydobywania nasion z ziemi. Po wszystkim zadowolony wstanie, wyda dźwięk szczęścia i pomacha uszami. Mob, mimo że jest duży, to nie ma wiele HP, gdyż tylko 16 punktów życia, co przekłada się na 8 serduszek. Po zabiciu go czasem wypadnie blok mchu. Nasionami, które ten wywącha, możemy go rozmnożyć, co jest dość dziwne, bo mączak zastosował tutaj tę samą mechanikę co w przypadku kurczaka, gdyż przypominam tylko, że Sniffer nie pojawia się naturalnie i to my będziemy musieli go przywrócić do życia, wykluwając jego jajo. Sądząc po wielkości małego Sniffera, jajo, którego jeszcze nie dodano, będzie dość pokaźnych rozmiarów. A skoro już o nasionkach mówiłem, to te posadzić możemy na zaoranej ziemi, podobnie jak to robimy w przypadku nasion pszenicy, marchewki czy ziemniaków. Po wyrośnięciu dostaniemy kolorowy, całkiem fajnie wyglądający kwiatek nazwany jako Torch Flower, czyli po polsku coś jakby kwiat pochodni. Jest to kwiat stricte dekoracyjny. Możemy wsadzić go do doniczki, ale postawić możemy go też na wszelakich rodzajach ziemi, także na błocie czy mchu. Również zrobimy z niego pomarańczowy barwnik. Nie da się go rozhodować. Jeśli chcemy więcej tych kwiatków, potrzebujemy więcej nasion wykopanych przez Sniffera. Interesującą kwestią jest fakt, że nasz informator Roger Badgerman w poniedziałek podrzucił nam zdjęcie z dwiema roślinami, kwiecistymi lianami oraz niebieskim kwiatem. Tych nie dostaliśmy, więc nie wiadomo, czy więcej kwiatów może nie pojawi się w przyszłości, czy może zostało to anulowane, albo Roger zrobił nas w konia. O tym dowiemy się dopiero za jakiś czas. Wracając do małego Sniffera, ten będzie się wykluwał z jajka, które początkowo miało pojawiać się w skrzynkach w podwodnych ruinach, jednak to się nie stanie, ponieważ gdy jego jajko zostanie już dodane, te będziemy mogli zdobyć w ramach
nowego systemu archeologii, która została nam zaprezentowana w 2020 roku dla aktualizacji Minecrafta 1.17. Zaczniemy zatem od nowego narzędzia, jakie otrzymaliśmy, czyli od szczotki. Nią będziemy szczotkować bloki skrywające w sobie ukryte rzeczy, ale co ciekawe, również użyć jej możemy na każdym dowolnym bloku czy przedmiocie, jak na przykład pochodnia, liście, trawa czy nawet redstone. Samo szczotkowanie wygląda przyjemnie dzięki płynnej animacji. No, zazwyczaj płynnej. Szczotka ma dość ciekawy wygląd, ma na dole drewniane wykończenie, u góry włosie, a na środku miedziana wstawka. Czy to kolejne ciekawe zastosowanie dla miedzi? Oczywiście, że nie, ponieważ szczotkę robimy niczym kilof z dwóch patyków i trzech nici. Mam nadzieję, że receptura się jeszcze zmieni, ponieważ chętnie bym zobaczył zamiast jednego z patyków sztabkę miedzi, gdyż sama drewniana rękojeść w szczotce jest zbyt krótka na dwa patyki, a wstawka z miedzi jest tutaj bez sensu. Szczotka ma 64 użycia, a dodanie paska wytrzymałości pozwala na nałożenie na ten przedmiot zaklęć takich jak Unbreaking i Mending. Szczotki używać będziemy mogli na aktualnie jednym nowym bloku skrywającym ukryte rzeczy, czyli na podejrzanym piachu. Jest to blok będący w pewnym sensie skrzynką. Co mam na myśli? Blok ma podczas generowania już przypisany w sobie przedmiot, który nam wypadnie, więc jeśli wyszczotkujemy blok, z którego dostaniemy na przykład diament, a następnie na innym świecie, na tym samym seedzie ponownie wyszczotkujemy ten sam blok w tym samym miejscu, również wtedy dostaniemy ten sam przedmiot, czyli w tym przypadku znowu diament. Jeśli raz wygeneruje się na świecie podejrzany piasek, w którym w danym momencie jest na przykład szmaragd, to po wsze czasy ten szmaragd będzie tam do znalezienia, nawet jeśli Mojang usunie zdobywanie tego przedmiotu z podejrzanego piasku. Sam piasek ma grawitację, ale jest bardzo delikatny. Nie da się go ani zebrać narzędziami, nawet silktaczem, ani nawet popchnąć pistonem. Rozbija się nawet, gdy spadnie kratkę niżej. Samo szczotkowanie podejrzanego piasku wygląda tak, że po chwili pękania na bloku się uwydatniają i przedmiot czy blok powoli się wyłania, aż trafi do naszego ekwipunku, po czym podejrzany piach zmieni się w zwykły. Natomiast jeśli chodzi o zaprzestanie szczotkowania, przedmiot z powrotem zacznie się chować do środka bloku, a po pękania, o ile mogę to tak nazwać, zaczną się w pewien sposób regenerować i blok wróci do stanu początkowego. A gdzie szukać tego bloku? Aktualnie pojawia się w dwóch miejscach. W pustynnych studniach oraz w piramidach. Zaczniemy od studni. W końcu ta zyskała sensowne zastosowanie. W zalanej części możemy znaleźć kilka bloków podejrzanego piasku. Co ciekawe, w zależności od tego, gdzie znajdziemy bloki podejrzanego piasku, tam dostaniemy różne przedmioty. We wspomnianej studni zdobędziemy nowe odłamki ceramiki z postacią trzymającą ręce w górze, a także szmaragdy, cegiełki, patyki, a także podejrzaną zupkę. Ta może dać nam takie efekty jak widzenie w ciemności, wysoki skok, zmęczenie, ślepotę, truciznę oraz saturację. Natomiast bloki w piramidzie są związane z jej drobną aktualizacją. W środku znajdziemy nowe, małe pomieszczenie zasypane piachem zwykłym i czasem tym podejrzanym. Po wykopaniu zobaczymy wzór, podobny jak na środku piramidy, a także puste wnęki. W niej znaleźć możemy takie przedmioty jak trzy nowe rodzaje odłamków ceramiki z wizerunkiem czaszki, łuku oraz rubinu. Z pozostałych rzeczy to dostaniemy TNT, proch strzelniczy, diamenty i szmaragdy. W kwestii procentowego pojawiania się to odłamek w studni ma 43% szans na pojawienie, gdzie reszta rzeczy ma około 14,2% szansy, za to w piramidzie wszystko ma 14,2% szansy, z czego sama szansa na odłamki ceramiki ze względu na ilość 3 sztuk wynosi niecałe 43%. Tak, mówię o tych odłamkach, ale do czego one są? Z 4 sztuk odłamków ułożonych na krzyż w craftingu dostaniemy nowy dekoracyjny dzbanek. W zależności od tego, jakich wzorów użyjemy, taki będzie obrazek na boku. Wykorzystać tutaj możemy 4 różne odłamki albo wszystkie takie same. W zależności od tego, nasz dzbanek będzie wyglądał tak, jak sobie to ustalimy. Możemy go ustawić w dowolnym kierunku, więc jeśli ułożymy w craftingu odłamki w niezadowalającej nas kolejności, będziemy mogli w ten sposób ustawić dzbanek tak, jak nam się to będzie podobało. A co jeśli nie chcemy dzbanka z obrazkami? Tutaj użyć musimy 4 cegieł, bo z nich wytworzymy wariant czysty. Istnieje nawet możliwość mieszania cegieł, jak i ceramiki, dzięki czemu dostaniemy taki dzbanek, o jakim wymarzymy. Rozwalając go kilofem, dostaniemy w zależności od tego, co daliśmy do receptury, albo odłamki ceramiki, albo cegły. Ewentualnie możemy użyć ręki, by zebrać natychmiastowo dzbanek w nienaruszonym stanie.
dzbanki nawet tego samego typu się absolutnie nie stakują. Te mają szerokość skrzynki, czyli 14x14 pikseli, jednakże wysokościowo są takie jak inne bloki, tyle że z górną wystającą częścią, która nie ma kolizji. Dzięki temu dzbanki możemy stawiać do góry w formie kolumny, a także ten aspekt wykorzystamy do wszelakich dekoracji. Być może mieliście nadzieję na przechowywanie w nich przedmiotów albo sadzenia kwiatów, ale niestety te są tylko dekoracyjne. Tutaj pozwolę sobie wtrącić moją opinię na temat nowej archeologii. Jeśli cię to nie obchodzi, przejdź do momentu widocznego na ekranie. Zaprezentowany system w 2020 roku miał dwa pędzle, szczotkowanie bloków w sposób znikający, odłamki były kolorowe i w większej ilości, a dzbanki o moim zdaniem lepszym kształcie miały wariant surowy, gdzie ręcznie wkładaliśmy ceramikę i całość utwardzaliśmy ogniem. I uważam, że to był lepszy system. Testując tę archeologię, niestety po niecałym 2,5 roku czekania, zamiast dostać system jeszcze lepszy, mam odczucia, że dostaliśmy coś o znacznie marniejszej jakości. Niemal w każdym aspekcie ta archeologia jest dla mnie gorsza i bardziej wybrakowana. Jedyne co teraz bardziej mi się podoba, to aktualizacja istniejących struktur, gdzie dzięki temu te mają nowe zastosowania, ale reszta to słabizna. Jest jednak nadzieja, gdyż jeden z graczy podzielił się podobnym odczuciem na Twitterze, jakoby pierwotny system był lepszy, na co odpowiedział deweloper KingVidox, informując o tym, że archeologia nie jest jeszcze skończona i to jest jej pierwsza iteracja. Dodatkowo nawet w artykule wspomniano, że będą słuchać naszej opinii i na jej podstawie udoskonalą archeologię, więc może uda się zrobić jeszcze ciekawszą, ale obecnie na dzień dzisiejszy mam mieszane uczucia. A więc wróćmy teraz do przeglądu. No i został nam nowy biom, czyli wiśniowe wzgórza. Biom jest stosunkowo rzadki, gdyż pojawia się w specyficznym górzystym terenie, podobnie jak łąki. Kolorystyka trawy jest dość specyficzna, choć na pierwszy rzut oka wydaje się być taka sama jak na polanie, ale nie, ta jest wyjątkowa. Powierzchnia biomu pokryta jest drzewami kwitnącej wiśni oraz różowymi płatkami. Te są czymś w rodzaju kwiatków, tyle że podobnie jak w przypadku sipikli czy świeczek, te mogą być ustawiane do 4 sztuk na jednym bloku, przez co się nawarstwiają. Możemy je bez problemu farmić poprzez użycie mączki kostnej na identycznej zasadzie jak wysokie kwiaty na Javie. Użycie mączki kostnej na trawie na biomie wiśniowym również pozwoli kwiatkom wyrosnąć. Płatki, jako że są w pewnym sensie kwiatkami, są możliwe do przerobienia na różowy barwnik. Drzewka natomiast mają swoje dwa rodzaje. Są pojedyncze, ale i takie z podwójnymi gałęziami i koroną. Nie mamy wpływu na to, jakie wyrośnie. Jest to losowe. A drzewko wyrosnąć można oczywiście z nowej różowej sadzonki, którą tu również da się wsadzić do doniczki jako dekorację. Same drzewka mają swój indywidualny rodzaj drewna o ciemnej kolorystyce z ciemnobordowymi wstawkami, za to słoje są już różowiutkie. W podobnej kolorystyce są bloki okorowane, zarówno bloków pnia, jak i bloków drewna. Oczywiście mamy też tutaj wszelakie drewniane wyroby w różowej kolorystyce, czyli deski, schodki, półbloki, płotki, furtki, drzwi, zapadnie, płytki naciskowe, guziki, tabliczki zwykłe i zwisające, a także łódki zwykłe oraz w wariancie ze skrzynką. Na szczególną uwagę zasługują też piękne różowe liście, które mają bardzo mało pustej przestrzeni w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych liści. Przeważa róż, ale i są zielonkawe wstawki. Z bloku liści lecą pojedyncze cząsteczki sugerujące spadający pyłek albo liście. Naturalnie z tych wypadają sadzonki nowego drzewka. Na biomie pod drzewami nie brakuje sporej ilości pszczelich gniazd. Jeśli chodzi o zwierzęta, jakie mogą się tutaj pojawić, to są to świnie, owce, pszczoły, osły i króliki. Biom chińskich bajek niewątpliwie przypadnie do gustu wielu graczom, ja osobiście już go lubię. Może to was dziwić, ale obecnie Mojang ma tylko tyle przygotowane dla Minecrafta 1.20. Nie znaczy, że już absolutnie nic się nie pojawi, ale z rzeczy, które dostaliśmy, mniej więcej klaruje się cała aktualizacja. Jakie macie pomysły w kwestii nazwy dla tej aktualizacji? Ja bym dalej obstawiał aktualizację podróży, bo ta nazwa pasuje chyba jak żadna inna. Ewentualnie The Wild Update Part 2 lub nawet Caves and Cliffs Part 4. Póki co, jesteście zadowoleni z aktualizacji? Jak byście ją ocenili w skali od 1 do 10? Ja bym dał tej wersji póki co 5,5 lub max 6 na 10. Rzeczy są fajne, ale zdecydowanie za mało jak na rok czasu pracy nad aktualizacją. Dziękuję pięknie Devu za pomoc w przygotowaniu tego materiału i również dziękuję wam kochani za obejrzenie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Cześć!